Witam wszystkich na kanale MatSpot. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadanie z egzaminu gimnazjalnego z 2015 roku. Jest to zadanie 22 za 2 punkty. Przekątna prostokąta ABCD nachylona jest do jednego z jego boków pod kątem 30 stopni. Uzasadnij, że pole prostokąta ABCD jest równe polu trójkąta równobocznego o boku równym przekątnej tego prostokąta. Więc zadanie szczególne, ponieważ polecenie jest tutaj uzasadnij, z tym często mamy kłopoty. Zobaczmy, że wcale tak nie zawsze musi być. Co my tutaj mamy uzasadnić? Mamy uzasadnić, że pole prostokąta ABCD jest równe polu trójkąta. Na razie skupmy się na naszym prostokącie. Pole prostokąta ABCD chcemy obliczyć, no więc żeby obliczyć pole tego prostokąta, to musimy znać boki tego prostokąta. Ale najpierw tutaj musimy się skupić trochę na tym trójkącie. W tym trójkącie na pewno mamy kąt prosty i mamy też kąt 30 stopni. Zatem tutaj, w tym narożniku, po przeliczeniach krótkich moglibyśmy obliczyć, że jest 60 stopni. Zatem mamy tutaj trójkąt o kątach 30, 60 i 90. Wtedy jest tak, że naprzeciwko 30 stopni, czyli tutaj, mamy A. Naprzeciwko 90 stopni mamy 2A. A wtedy ten trzeci bok, czyli ten tutaj na dole, to będzie A pierwiastków 3. Ja nie będę teraz tutaj używał liter A, dlatego że potem w trójkącie mogłoby mi się mylić i ja zamiast litery A użyję sobie X. -ów. Czyli ten bok nazwę go X, ten bok to będzie 2X, a ten bok na dole to będzie X pierwiastków z 3. To jest to samo, tylko że zamiast litery A dałem literę X. No i teraz pole tego prostokąta, jakby byśmy mogli tutaj policzyć. Pole prostokąta to jest wzór, jest a razy b, czyli jeden bok razy drugi bok. No to mnożymy. Pierwszy bok to jest x pierwiastków z trzech, pomnożony razy drugi bok, czyli razy x. Z tego to mi tutaj wyjdzie te x, ten i ten, one się wymnożą, wyjdzie x do kwadratu pierwiastków z trzech. W ten sposób można by było zapisać pole prostokąta. A teraz zajmijmy się jeszcze tą drugą figurą, czyli trójkątem równobocznym. No najpierw zrobimy sobie tutaj rysunek. Mamy trójkąt równoboczny i jaki to ma być trójkąt równoboczny? To ma być taki trójkąt równoboczny, którego bok jest równy przekątnej tego prostokąta. Przekątna tego prostokąta to jest 2x, czyli taki bok powinien mieć nasz trójkąt. Tutaj będzie 2x wszędzie. No i musielibyśmy obliczyć tutaj pole tego trójkąta, a pole tego trójkąta to my sobie obliczymy z wzoru na pole trójkąta równobocznego. Ten wzór to P równa się a kwadrat pierwiastków z 3 dzielone przez 4, przy czym pamiętamy, że to a to jest bok trójkąta, a bok trójkąta w naszym wypadku to jest 2x, czyli tutaj zamiast tej litery a wstawimy sobie 2x i ten 2x musimy dać w nawias. Bok jest podnoszony do kwadratu, więc 2x podnosimy do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4. Czyli tak, nawiasów nie lubimy, no to teraz sobie spotęgujemy. I ta dwójka musi nam zadziałać na dwójkę, czyli 2 do kwadratu to jest 4, razy x do kwadratu to jest x do kwadratu. Pierwiastek z 3 bez zmian i czwórka na dole bez zmian. I teraz te czwórki tutaj, skoro mam mnożenie, to czwórki mogę sobie skrócić. I ostatecznie wyjdzie mi, że pole trójkąta jest równe x kwadrat pierwiastków z trzech. A pole prostokąta było równe x kwadrat pierwiastków z trzech. Czyli to jest to samo. Zatem otrzymałem tezę, którą chciałem otrzymać, czyli że pole prostokąta jest równe polu trójkąta. No i to kończy dowód tego zadania. Będziecie mieć jeszcze zadanie do samodzielnego rozwiązania, jednak na dowodzenie może być z tym kłopot, więc rozwiązanie tego zadania pojawi się w jednym z kolejnych moich filmów.